Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w samym środku lata. Proszę zobaczyć, jak u nas znowu pięknie i gorąco. Mam nadzieję, że pojawią się wszystkie nasze wskazówki, co dalej robić. Zaraz też pojawi się jakaś gra. Namawiam Państwa do tego, żeby posiedzieć chwileczkę w domu, bo szykuje się kolejny gorący, słoneczny dzień. Także nie ma się co spieszyć z wyłażeniem z domu. Proszę spokojnie jeszcze sobie zrobić jakąś herbatkę, czy coś, jakąś wodę, czy czegoś się napić, nawodnić. Dopiero potem pójdziecie, jak powygrywacie pieniądze u mnie, dobrze? Coś trzeba się będzie zastanowić, bo widzę, że coś dziwnego. Pewno trzeba będzie ułożyć litery w kolejności. Przeczytajmy polecenie. Kto to jest? Kasznieka, Cekasio. Na wstępie nic to nie mówi. Państwo spróbujcie się zastanowić, kto to jest. 50 zł do wygrania i jak zwykle uprzedzam, że jest to najłatwiejsza zagadka w dzisiejszym programie, także kolejne będą tylko trudniejsze, więc proszę korzystać, dobrze? Okej, proszę Państwa, to teraz spróbujmy szybciutko sobie przypomnieć zasady naszego programu. W tym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. No i chyba tyle. Numer telefonu to na dole, 704 304 304, także łatwy dość do zapamiętania. No i mam nadzieję, że też nie trudny do wykręcenia. Z komórki, z telefonu stacjonarnego to już dowolność pełna, byleby tylko spróbować, ale dopiero po tym, jak rozwiążesz zagadkę, bo oczywiście nagrody są tylko za rozwiązanie zagadki, nie za to, że ktoś trafi do studia. Trafić do studia nie będzie trudno. Już od poniedziałek, wtorek zdążyliśmy się zorientować, że nam Państwa po prostu pogoda zabrała sprzed telewizorów, ale codziennie parę osób się znajduje, które chce z nami zarobić, więc mam nadzieję, że dzisiaj również ktoś do nas się przyłączy. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że lada chwila. Jeszcze może przed wyjściem z domu, za chwileczkę, jeśli bardzo się ktoś spieszy, to za chwileczkę może gdzieś tam lecieć, a proszę jeszcze sobie po drodze do drzwi zarobić 5 dyszek na jakiś, nie wiem, obiadek, napój, czy coś jeszcze innego można odkładać codziennie. Zarobić 50, 100, a może więcej. Jeśli doczekasz do trudniejszych zagadek, za które będziemy proponować jeszcze większe pieniądze, to może nawet od razu będzie to bardzo dużo pieniędzy, ale nawet gdyby ktoś tę pierwszą grę tylko codziennie rozwiązywał i to 50 zł odkładał 5 razy w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu, robi się całkiem fajna kwota dorobiona do pensji, a mamy na co zbierać znowu. Zbliżają się wakacje, ja już jestem głową nad morzem, bo zaczynam naprawdę już planować, co zabrać ze sobą, co tam jeszcze zrobić przed wyjazdem, mimo tego, że dopiero za 3 tygodnie wyjeżdżam. A jednak właśnie no, to już są tylko 3 tygodnie, więc to zaraz przyjdzie i będą potrzebne pieniądze. Ja prawie nic nie słyszę, także gdybym był jakiś telefon, to chyba musicie do mnie krzyczeć. Halo? Dzień dobry. A dzień dobry. Co udało się Pani rozszyfrować? Kto to jest? Agnieszka Osiecka. Brawo, brawo. Też mi się tak wydaje, chociaż powiem szczerze, że cieszę się, że tak szybko udało się Pani to rozszyfrować, bo no, umówmy się, nie jest to celebrytka no, w tej chwili jakoś o której często się mówi, niestety już Agnieszka Osiecki nie ma z nami, także cieszę się, że nie odchodzi w pamięć, bo rzeczywiście, teraz to usłyszałam, brawo, aż się zrobiło poważnie od razu, aha, i znowu kto to jest, tynkarz czy co, tynka Raza, teraz strasznie głośno słyszę muzykę, a nie słyszę Marcinka. O. W ogóle nie słyszę Marcinka. O, teraz słyszę lepiej.
No coś tam dzisiaj, żeśmy pozmieniali baterie, słuchaweczki i teraz takie są efekty. Najważniejsze, proszę Państwa, jak widzieliście, że słyszę odpowiedzi graczy, także jeśli ktoś trafi do studia, to raczej nie powinnam tego przegapić. Dobrze, jak się Państwo dzisiaj macie? Bo to już trzeci dzień takiej pięknej pogody, łatwo się do dobrego przyzwyczaić. Ja wstaję i wyglądam przez okno i nie mogę uwierzyć, że może być tak pięknie. W ogóle od razu nie trzeba o tych wszystkich ubraniach pamiętać i w ogóle się lepiej żyje i przyjemniej. Aczkolwiek ja nie mogę spać w nocy, córeczka moja też marudzi okrutnie od 2 dni, także nie wiem, czy ta nagła zmiana klimatu z jesienno-zimowego po prostu w piątek jeszcze do letniego, naprawdę samego środka lata, już we wtorek, środę, czy to nie spowodowało jakichś jednak zaburzeń samopoczucia, ale mam nadzieję, że zaraz wszyscy będziemy się już tylko tą pogodą cieszyć. Proszę Państwa, żeby się cieszyć czymkolwiek, zawsze naprawdę przydadzą się pieniądze, to pomaga. One pomagają cieszyć się życiem, pomagają korzystać z życia, bo naprawdę oczywiście bardzo miło może być na balkonie u siebie w domu, ale proszę bardzo, jakby tak 50 zł zarobić, już można zabrać rodzinę gdzieś na pizzę, usiąść gdzieś sobie w jakiejś restauracyjce, gdzieś tam właśnie tą pogodą, która jest tak krótko i tak rzadko taka w Polsce, się cieszyć jeszcze bardziej z innymi ludźmi na dodatek. Dobrze, słuchajcie panowie, musicie mi tą muzykę przyciszyć troszeczkę. Przyciszyć troszkę muzykę i muszę usłyszeć Marcinka, czy ja w ogóle go słyszę, czy nie słyszę. O, no jeszcze troszkę ciszej. Co się nagle stało, Kubuś? Aha. No dobrze, panowie i panie. Dobrze by było jeszcze, jak, nie wiem, może niektórzy z Was tak mają, że jak wyjrzą przez okno, to widzą jakąś wodę. Niestety w Warszawie tutaj, jak ja wyglądam, to widzę zielone dachy. Podobnie to wygląda, niebo i zielone, tylko że zielone dachy głównie przed sobą widzę. Już żadnych palm niestety nie ma, poza tą, co sobie wstawiłam w mieszkanku. A może jakąś palmę właśnie jeszcze jedną wojną na tarasie postawić, na balkonie postawić. Dobra, kochani, spróbujmy się skoncentrować, bo jak Państwo widzicie, ja nie tak strasznie mocno skoncentrowana, natomiast przed Wami naprawdę niełatwe zagadki. Tutaj z tym tynkarzem ktoś sobie musi poradzić. To też jest jakaś znana osoba, rozumiem, kto to jest. Też 50 zł można wygrać. Na Państwa oczach przed chwilą Pani rozszyfrowała nam Agnieszkę Osiecką. Trochę mnie martwią te postacie, co to Marcinek dzisiaj dla nas znalazł, bo znowu nie wiem, czy są to postaci, które są teraz no, w tym momencie znane wystarczająco, żeby też jakoś te zagadki rozszyfrować. No i jednak znalazła się pani, która rozpoznała imię, nazwisko Agnieszki Osieckiej, także mam nadzieję, że tutaj też się uda, choć muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze nie wiem, o co chodzi. No ale coś trzeba pokombinować. No jest to na pewno ktoś jakoś znany, czy pisarz, czy piosenkarz, czy nie wiem, aktor, no to takie sądzę, takich postaci musimy szukać. Mhm. Może zacząć od nazwiska, bo strasznie długie to imię, bo rozumiem, to jest imię, nazwisko. Na górze jest imię, na dole nazwisko. Kto to jest? To jest jakoś znana osoba. To jest tym, że proszę uważać, bo poprzednia zagadka to była Agnieszka Osiecka, no a to jednak nie jest imię i nazwisko na chwilę obecną z pierwszych stron gazet, także nie wiem, czy jak będzie dalej, bo Marcinek takie ma troszeczkę właśnie upodobania, trochę bardziej, może powiedzmy, nie najbardziej modne w tym momencie.
No zobaczymy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że zaraz znowu ktoś się zgłosi. Zobaczcie, jak było przy tej poprzedniej zagadce. Właściwie naprawdę ja jeszcze nie zdążyłam dobrze się rozgadać i ogarnąć. Ogarnąć nawet ze słuchawką i z tym, co słyszę, a czego nie słyszę. A już Pani zadzwoniła do mnie z odpowiedzią. Tak? Także to tak wygląda. Te pierwsze zagadki zwłaszcza naprawdę łatwo się rozwiązuje. Państwo trafiacie bez problemu do studia. Nie ma jeszcze za bardzo konkurencji też, bo część osób może się spóźniła, może włączy później telewizor, może nie umie jeszcze rozwiązać zagadki, może musi się nauczyć, w jaki sposób rozwiązuje się te zagadki. Może na przykład nie wierzy w to, że można rzeczywiście tutaj trafić do studia i wygrać pieniądze. Dopiero jak zobaczą Państwo, jedna, druga osoba wygrywa, dopiero wtedy na przykład też myślą sobie, o, to ja będę następny, też chcę coś sobie wygrać. Także naprawdę zawsze radzę, bierzcie udział przy tych pierwszych konkursach, bo sądzę, że jest to taki naprawdę najłatwiejszy moment, żeby jakieś pieniądze zarobić. 704-304-304 to jest nasz numer telefonu i mam nadzieję, że za chwileczkę usłyszę odpowiedź również na tę drugą zagadkę. Czyli imię, nazwisko, kto to jest? Udało się Państwu odgadnąć? Zapraszam, proszę spróbować. Halo? A witam. Dzień dobry, witam. To proszę powiedzieć, o kogo chodzi? No to będzie Katarzyna Figura. Brawa dla Pana. Rzeczywiście chyba łatwiej było nazwisko rozszyfrować najpierw niż to imię. Strasznie były wymieszane litery, także tym bardziej brawa i zasłużone 50 zł. I zobaczmy co dalej. Zobaczmy co dalej. O Jezu. A co to jest? To jest. Czyli to nie to. Ja myślałam przez moment, że to jakieś przysłowie albo cytat, albo co, a to są trzy imiona i nazwiska. Marcinku. Zobacz, już trudno było z tą. Z tą Katarzyną Figurą już trudno było. O, i tylko dwie pierwsze litery dałeś. Ach, proszę Państwa, uwaga, tutaj się. Ale to słuchaj, to ja nie wiem, czy więcej pieniędzy od razu nie dać, naprawdę. Ja, wiesz co. O, ja nie wiem nawet, czy od razu tu nie dać 3000 zł, naprawdę. No, ja nie żartuję, proszę Państwa. Ze 100 zł do 3000 ktoś myśli, chyba jeśli coś pomyliło. Nie pomyliło mi się, tylko nie udało się wczoraj wygrać tego bonusa pani, która próbowała. Przedwczoraj też. Nie mam nadziei, że dzisiaj się uda. Mam zaoszczędzonych trochę właśnie pieniędzy z tych poprzednich dni. A też, no, nie ukrywam, mamy takich. Nie urodza, jeśli chodzi o ilość graczy przed telewizorem. Największą wadą tej pogody jest to, że nam Państwa po prostu zabrała sprzed telewizorów, zabrała z domów i teraz musimy sobie jakoś radzić. A tutaj to, ta zagadka wygląda od razu naprawdę trudno i troszkę nie wiem, czy ktoś zechce w ogóle się do niej przymierzyć. Są to trzy imiona i nazwiska jakichś osób. No jakoś znanych z czegoś, tak jak powiedziałam, no to mogą być aktorzy, piosenkarze, mogą być autorzy, jakieś pisarze, politycy, sportowcy. No tutaj Państwo musicie pokombinować, nie wiem, zacząć od jednego, zobaczyć, czy coś się skojarzy, czy któreś imię się może skojarzy, czy może nazwisko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O Jezu, Marcinku, ale chociaż kategorię byś jakąś pokazał. Bo to naprawdę, wiesz co, to wygląda na troszeczkę jednak za trudne. Idę do tego. Uff.
muzyka. No tak, ale muzyka to też może być... O Jezu, Marcinku. Znowu muzyka. Ja wiem, bo po prostu czego Marcinek słucha, proszę Państwa, i to od razu mnie troszeczkę przygnębia. Cieszę się, żeśmy od razu ten bonus zaproponowali, taki duży. Aha, jeśli chodzi o nagrodę, to muszę tylko wspomnieć, że jest to oczywiście nagroda złożona z nagrody gwarantowanej 100 zł za podanie prawidłowej odpowiedzi, a następnym etapem będzie grał ten bonus 2900 zł. 5 pytań w ciągu 30 sekund. I to naprawdę są takie pytania, proszę Państwa, no wiedza ogólna i szkoła podstawowa, o tak bym to określiła. Także naprawdę jest ogromna szansa, że ktoś na to odpowie. No nic, mam nadzieję, że uda nam się tę zagadkę jakoś szybciutko rozegrać, chociaż szczerze mówiąc też sama jeszcze nie wiem zupełnie o kogo chodzi, nawet to hasło muzyka też niewiele mi pomogło. No i z czym to ma się kojarzyć? Przede wszystkim ja naprawdę nie lubię tych zagadek, przy których trzeba uzupełniać. Tam będę zerkać, bo tam mam ten ekranik. No, proszę Państwa. Nie wiem, czy komuś się uda. Mam nadzieję, że tak, ale szczerze mówiąc nie wiem. Znaczy tak, proszę Państwa, to co jest dobre przy tej zagadce, on mnie trochę zbił z tropu, powiem szczerze, bo tutaj coś się działo od samego początku, tutaj coś nie słyszałam, tu za głośno słyszałam, tu do mnie nic nie mówił, nie wiem, jakoś przegapiłam troszeczkę moment, kiedy nagle tak się trudno zrobiło. Nie chcą Państwa zniechęcać, ale no niestety te zagadki z uzupełnianiem liter są chyba najtrudniejsze w naszym repertuarze. No może na równi trudne z tymi, gdzie jest 50 obrazków i trzeba znaleźć jeden różniący się od reszty, które też są straszne, ale te właśnie, gdzie trzeba uzupełnić litery, dla mnie osobiście są okropne, bo z niczym mi się to nie kojarzy. Nie kojarzy mi się, po prostu nie potrafię na podstawie takich danych odgadnąć, o co może chodzić. Tutaj jest polecenie, kto to jest. Mamy 3 osoby, 3 imiona, 3 nazwiska, czyli w każdej linii to jest imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko. Chyba Marcinku się troszeczkę pospieszyłeś z takimi trudnymi zagadkami. Dlaczego nie było jakiejś propozycji jeszcze jakichś łatwiejszych zagadek? Zwłaszcza, że powiedziałam Ci, że ciężko jest troszeczkę. Wczoraj Piotrek też w sumie popełnił błąd, bo kazał mi grać taką trudną rundę. Szukaliśmy imienia z 4 literami A i naprawdę tak trudno było znaleźć kogoś, kto by to imię odgadł. Także nie sądzę, żeby aż 3 udało się tutaj uzupełnić te imiona, nazwiska. No ale proszę Państwa, no nie będę na razie też siać jakieś tutaj zwątpienia, bo a nuż się komuś uda. Ja tylko bardzo proszę, że gdyby się udało, to zapraszam do telefonu, dobrze? Mamy tam ten numer 704-304-304 dla komórek, dla telefonów stacjonarnych. Jeśli uda Ci się rozwiązać, to zapraszam do studia. Wiemy, że jest ta kategoria muzyka. Według mnie jest tutaj za mało liter. Za mało liter, żeby w ogóle czegoś się domyślić i... Marcinku, ale muzyka to co? To są jakieś... Nie wiem co, diwy operowe, czy piosenkarki, czy kompozytorki, czy autorki tekstów, czy w ogóle to są kobiety, czy Conchity, czy coś.
Nie ma, wiesz co, też trochę przesadziłeś z tym, że są tylko dwie pierwsze literki. Pierwsza literka tutaj N tam w tym drugim wyrazie w pierwszej linijce i pierwsza literka M w pierwszym wyrazie w drugiej linijce. To jest za mało. To jest za mało, żeby coś skojarzyć. No, faktem jest, proszę Państwa, że od razu w sumie tak wcześnie, praktycznie na początku programu udało mi się też uzyskać dużo pieniędzy w tej nagrodzie. Może to być aż 3000 zł. To rzeczywiście może przez tak chwilkę popróbujemy. Ja rozumiem, że to jest taka zagadka, przy której no chwileczkę każdy się musi zastanowić, że to nie wychodzi samo. Tylko właśnie nie wiem, czy ktoś się zastanowi, bo już tak mówiłam Marcinkowi, że z każdym dniem jest coraz gorzej z ilością graczy przed telewizorami. Naprawdę to słońce Państwa. Coś tam mi napisał, patrzę, piosenkarze. Nymny, rychyty. O, dobre, też jest EN. No nie wiem, proszę Państwa, ja tak naprawdę podwójnie jestem tutaj uszkodzona, bo nie dość, że nie umiem rozwiązywać tych zagadek, w których trzeba uzupełniać literki, to jeszcze nie bardzo znam piosenkarki, zespoły, zawsze powtarzam Marcinkowi, który się dziwi, że jak tym cudem mogę nie wiedzieć, kto tam śpiewa jakąś piosenkę, zawsze powtarzam, a co mnie to obchodzi gdzieś na końcu, ja nie wiem, nawet nie dosłyszę, w radio nawet w tej chwili coraz rzadziej mówią, kto jest wykonawcą tego, co puszczają, naprawdę, przed chwilą nawet słyszałam w radio, jak się szykowałam do pracy, że właśnie prowadzący mówił, że on specjalnie stara się podawać właśnie, kto śpiewa, bo widocznie też zauważył, że w wielu radiostacjach w ogóle nawet tego już nikt nie mówi. Ja czasem czekam do końca jakiejś piosenki, bo mam nadzieję, że dowiem się, kto to śpiewa. Nie, nic bardziej błędnego. Zaraz potem jest oczywiście 10 minut reklam, no a potem jakieś żarciki niezbyt wesołe. I tak, także skąd mamy wiedzieć, jak się nazywają ci wykonawcy i naprawdę uważam, Marcinku, że nie warto robić zagadek na podstawie własnego hobby, bo ja wiem, że ciebie to interesuje, ale uwierz mi, większość ludzi nie będzie w ogóle znała tych osób, nie będzie znała, bo to jakieś jeszcze typu piosenkarzy, no jeszcze żebyś te Conchite dał tutaj, to może bym rozpoznała, bo o Conchicie ostatnio głośno, ale tak, to nie wiadomo. Dobrze, proszę Państwa, umówmy się tak, bo to w sumie jest tylko, mam nadzieję, taka próba, tak, Marcinku? Tak na próbę dajemy tę grę i mam nadzieję, że za chwileczkę ktoś nas od niej wybawi, tak? Proszę Państwa, tak jak w przypadku poprzednich zagadek, mam nadzieję, że za chwilę kogoś usłyszę w studio. To naprawdę nie trzeba czekać na żadne specjalne wezwanie z mojej strony. W każdej chwili ktoś może tutaj trafić. Wystarczy wziąć telefon i wykręcić numer. Myślę, że gdyby było troszkę więcej osób przed telewizorem, to może by jakoś troszeczkę jednak łatwiej udawało się rozwiązać te zagadki. Tak, ale to chyba by było na tyle. To taka próba była z tymi zagadkami, no właśnie nazwijmy to hobbystycznymi, bo hobby Marcinka. Lubi sobie posłuchać muzyki. Lubi wiedzieć, kto coś tam zaśpiewał. Interesuje się tym, dowiaduje, dopytuje. Ale nie dotyczy większości ludzi. Naprawdę, ja w większości przypadków nie wiem, kto śpiewa jakąś piosenkę. Nawet jak mi się podoba, to rzadko kiedy znam wykonawcę. Nawet właśnie ten sam prowadzący w radio, co dzisiaj słuchałam, o taki konkurs jakiś właśnie był, że
ludzie mieli odgadnąć, kto śpiewa. Puszczał fragmenty piosenek, każdą z tych piosenek znałam. I żadnej bym nie powiedziała, kto śpiewa. Pani zresztą, która odpowiadała w tym konkursie, też na żadną nie odpowiedziała, czyli jest to najlepszy dowód dla mnie na to, że to nie jest dobra zagadka, zwłaszcza nie na takie czasy jak teraz, czyli na nagłe lato, które po prostu wszystkich nam wyciągnęło z domów. Proszę Państwa, ta piękna pogoda ma się podobno trzymać, a wręcz rozwijać w miarę trwania tygodnia. Także naprawdę, jeśli jeszcze chwileczkę, kilka minut, kilkanaście, może kilkadziesiąt, zostaniesz w domu, nic się nie stanie, nic nie stracisz. Później będzie tylko coraz cieplej i piękniej. Raczej to słońce już nie zniknie dzisiaj, ani jutro, ani pierwsze do niedzieli nie zniknie, a co potem, to jeszcze nie wiadomo chyba. W każdym razie nawet 30 stopni gdzieś tam koło soboty, niedzieli. A co się dzieje w reżyserce, mogę wiedzieć? Jaki plan mamy? Ciekawa jestem, co będzie dalej z tą zagadką, bo nie wydaje mi się, żeby... Nie wydaje mi się, żeby ktoś się szykował do rozwiązania jej. Proszę Państwa, czyli tak, no... Powiem tak, reżyser nawet się do mnie nie odzywa, o, nawet się do mnie nie odzywa, że po prostu on wie, że ja się zaraz wścieknę. Bo ja uważam, że jest pora to zamienić póki czas, bo nie chcę tak, żeby było jak wczoraj było z Piotrkiem, z którym się w końcu pokłóciłam, że utknęliśmy z jakąś zagadką, której po prostu w tym momencie, przy takiej pogodzie, przy takiej niewielkiej ilości graczy, po prostu nikt nie był w stanie rozwiązać. I co z tego, że nęci tutaj, że nawet 3000 zł można wygrać, skoro najprawdopodobniej dał jakieś takich piosenkarzy, takie imiona, nazwiska, których po prostu nie znamy, nie pamiętamy i nikt nie rozpozna. Ja przede wszystkim siebie nie widzę, a nie słyszę. Długo. Mhm. To proszę się podgłośnić troszkę. Tutaj nie sądzę, żeby ktoś nam tę zagadkę rozwiązał. A czas mija. Ja jestem zła. Ja jestem zła już w tej chwili. I nie będę kolejny dzień szukać igły w stogu siana jednej, być może osoby, która może jakimś cudem kojarzy piosenkarzy, bo tak sobie wymyślił reżyser, a potem mnie z tym porzucił. Także po pierwsze, skoro to ma być, to proszę tutaj o 6000 zł w takim razie. Bo takich trudnych zagadek już nie będzie w dzisiejszym programie. Mhm. Proszę Państwa. Ja nie wiem, może ktoś jest w stanie to rozwiązać. Według mnie tu się składa na trudność tej zagadki wiele spraw. Te zagadki, których trzeba uzupełnić litery, są bardzo trudne. Naprawdę. I gdyby to było jedno imię i nazwisko, ale od razu trzy, nie wiem, on mnie tym przytłoczył. Najpierw Agnieszka Osiecka, Katarzyna Figura, po jedno imię, nazwisko do ułożenia litery, w sumie każdy no jakoś tam gdzieś słyszał, a później nagle bez ostrzeżenia, bach,
trzy po prostu imiona, nazwiska i to jeszcze piosenkarzy, co jednak mniej się zna niż Katarzyna Figura, co jest słynną aktorką. I jeszcze piosenkarzy i jeszcze zupełnie inny rodzaj zagadki, bo tam wcześniejsze zagadki to było ułóż w kolejności litery, a w tej chwili są do uzupełnienia, co jest naprawdę bardzo trudne i na dodatek tych liter jest mało, po prostu według mnie za mało. No faktem jest, że od razu zgodził się dać ten duży bonus i aż te 3000 zł zaproponował. Teraz mamy już 6, ale naprawdę nie sądzę, żebyśmy dzisiaj kogoś znaleźli. Po prostu też problem polega na tym, że rzeczywiście jest niewiele ludzi w domu. Gdyby to był środek zimy i wszyscy siedzą w domu, nie chodzą nigdzie, nie wiem, nie wychodzą z domu, ale przy takiej pogodzie po prostu naprawdę tak ciężko nam znaleźć graczy, tak ciężko nam znaleźć zwycięzców, a już zwłaszcza do tych trudnych zagadek. A tu obawiam się, że nawet po prostu nie będzie się nikomu chciało spróbować, bo to na pierwszy rzut oka wygląda strasznie. No, ostatni moment, proszę Państwa. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że za chwileczkę po prostu usłyszę dzwonek telefonu i ktoś to rozwiąże, bo naprawdę. No dobrze, no ale to musimy określić jakiś czas. Jeśli chcesz pokazać rozwiązanie i zakończyć tę grę, to musimy dać Państwu jakiś określony czas, nie wiem, 10 chwil. Dobrze, proszę Państwa. 10 chwil, dam radę. ale w takim razie jeszcze proszę, żeby w ogóle ktoś miał szansę to rozwiązać, proszę o pierwsze litery. Przynajmniej w imionach. Przynajmniej w imionach daj pierwsze litery, proszę, dobrze? Czy to coś zmieni? Zmieni to coś. Proszę Państwa, próbował ktoś to rozwiązać wcześniej? Przymierzał się ktoś w ogóle? Zapraszam z powrotem. Proszę jeszcze raz zerknąć, bo po prostu pojawiły się te pierwsze litery imion. Może to coś komuś pomoże, dobrze? Ja tylko Państwa ze swojej strony, no nie wiem, jakbym mogła zmotywować do tego, żeby w ogóle spróbować. No oczywiście ambicji własnej, czy znam, czy uda mi się skojarzyć. To jest jednak ćwiczenie dla mózgu i dla pamięci, żeby na podstawie takich danych odgadnąć te imiona i nazwiska, czy w ogóle to Państwa nie interesuje. Nigdy nawet nie, może nawet ktoś w ogóle nie słucha za bardzo muzyki, tylko nie wiem, no. Najgorsze to jest to właśnie, że to jest zagadka dla, to by musiało być naprawdę dużo ludzi przed telewizorem, żebyśmy trafili na jedną osobę czy drugą, która się tym jakoś interesuje i te nazwiska może jakoś kojarzyć, ale przy takiej pogodzie, jak jest garstka ludzi przed telewizorem, to żeby trafić akurat na kogoś, kto się interesuje piosenkarzami, może być ciężko, nawet przy kwocie 6000 zł na tym liczniku nagrodowym. Także, no cóż, muszę troszeczkę dokładnie się przyglądać chyba jednak zagadkom, które tutaj koledzy proponują Państwu przed programem, bo teraz jak to już się pojawiło i pojawiły się te pieniądze, no to oczywiście, że czekam na kogoś, kto może to rozwiąże, ale zadowolona to nie jestem. No mamy 8 chwil, jeszcze coś się może w tym czasie wydarzyć, aczkolwiek troszkę mi szkoda czasu, ale proszę Państwa, rzeczywiście wystarczy jedna osoba, żeby to wszystko zakończyło się
jakoś szczęśliwie. Jedna osoba, która weźmie telefon do ręki i wykręci nasz numer, tak? I trafi do studia. Także jeśli na przykład spróbowałeś zadzwonić, nie trafiłeś do studia, naprawdę warto spróbować drugi raz, czy nawet trzeci, bo naprawdę przy tej zagadce nie będzie konkurencji. Nie będzie konkurencji, bo ludzie nie lubią tych zagadek, gdzie trzeba uzupełniać te puste krateczki. Nie lubią ludzie. Dużo łatwiej i szybciej i więcej ludzi próbuje rozwiązać te zagadki, gdzie są wymieszane litery i trzeba je po prostu uporządkować. Natomiast to są nasze najgorsze zagadki. I jeszcze piosenkarze. No, naprawdę to już chyba lepiej by było autorzy książek, bo to przynajmniej ktoś się w szkole... Człowiek się musiał nauczyć i usłyszał to imię i nazwisko jakichś tam słynnych takich pisarzy. Ale piosenkarze, no to jak ktoś naprawdę bardzo się tym nie interesuje, tak że podrąży, no nie wiem, gdzieś tam poszuka, to się nie dowie w dzisiejszych czasach, no się nie dowie. Z radia, telewizji piosenkarzy to ciągle tylko jakieś tam te talenty nowe, co nie wiadomo w ogóle jak się kto nazywa. A w radiu z kolei nawet nie mówią, jak się nazywa ktoś, kto jakąś tam piosenkę śpiewa. Także nie wiem. Znaczy, mamy jeszcze 6 chwil. Oczywiście Państwo nie czekajcie do zera. W każdej chwili ktoś tu może trafić. A też weźmy pod uwagę, że jeśli jest 1, 2, 3 osoby, które dają radę to rozwiązać, to teraz proszę sobie wyobrazić, że ty czekasz, zastanawiasz się, czy wykręcić do nas numer, czy nie, a w tym czasie usłyszysz dzwonek telefonu i ktoś rozwiąże zagadkę. A i to nie będzie miłe. To nie będzie miłe. Dobrze. I co dalej? Zastanawiam się, jakie kolejne zagadki na mnie czekają dzisiaj i na Państwa. Zaraz tam chyba pójdę zobaczyć. Co tam się dzieje. I vice versa. No, mamy jeszcze 5 chwil. Co to jest w ogóle? Sama z ciekawości się przyglądam. Ja to ostatnio z piosenkarzy kojarzę tylko Grubsona, ale tu nie widzę Grubsona. Widzisz? To ja znam, a ty nie. I Messaja. Rychy ty też jest dobre, rychy ty. Rychy ty. Marcinku, a dobrze, powiedz mi, czy to są takie gwiazdy, co można zobaczyć teraz w telewizji często albo na jakichś koncertach, czy występują, czy pisze się o nich w gazetach, czy w radio słychać? No to proszę cię, naprawdę, to teraz jeszcze mi to mówisz? Mi jeszcze mówię, że to są tacy piosenkarze, którzy właściwie już nie występują. Właściwie już nie występują. No ciężko zobaczyć w telewizji, że może czasami w radio. To teraz, Marcinku, żartujesz sobie ze mnie po prostu. Ty naprawdę chcesz mnie dzisiaj doprowadzić do białej gorączki. No nie, no szkoda, że nie 30. Lata 70. 70, 80, mówi Marcinek. No świetnie, wiesz co, ja nie wiem, czy w latach 70. każdy miał radio. Tak jest, jak dajesz zagadki według swoich zainteresowań. Ja ci zawsze mówię, nie mierz wszystkich swoją miarką, po prostu nie każdy musi się tym samym interesować i to, co tobie się wydaje, że każdy powinien wiedzieć, bo ja już tutaj nieraz to słyszałam od Marcinka. Jak to nie znasz? Jak to nie znasz? Tam jakaś tam, nie wiem, jakaś tam soulowa, jazzowa, czy jakaś inna
piosenkarka z lat 50. No jak to można nie znać? No rzeczywiście, a jak znać? No to teraz i zawsze proszę, róbmy zagadki dla ludzi, dla wszystkich, że każdy może rozwiązać. To nie dość, że dał taką hobbystyczną, to jeszcze dał piosenkarzy, co nawet teraz nie bardzo jest jak i gdzie usłyszeć, nie występują nawet. To jak mamy wiedzieć, o kogo chodzi? To nawet możesz tutaj dać 60 tysięcy, a nikt nie będzie wiedział. Proszę Państwa, zostały nam 4 chwile. Mam nadzieję, że ktoś to rozszyfrował, że ktoś te imiona, nazwiska kojarzy. To nawet problem polega na tym, że jeśli Państwu wyświetlimy tam za te 4 chwile, jeśli oczywiście nie usłyszę odpowiedzi, jeśli wyświetlimy rozwiązanie, to prawdopodobnie okaże się, że coś tam jednak słyszeliśmy, że jednak jakoś tam nazwisko, czy imię, nazwisko, że coś nam się kojarzy i że rzeczywiście ktoś taki był, śpiewał, jest. Tylko, że no i weź to człowieku odkop z pamięci na podstawie tych paru liter. Paru liter i wielu, wielu pustych, żółtych krateczek. No naprawdę, to już nie jest kwestia pieniędzy w tym momencie. Zawsze to tłumaczę chłopakom tutaj, że to nie chodzi o to, żeby zaproponować 6 tysięcy złotych nawet nagrody i dać zagadkę nie do rozwiązania. Naprawdę, ja sądzę, że Państwo też bardziej by się cieszyli, gdyby to była prosta zagadka P i S, już słowo z liter i 50 zł, które można bez problemu, szybko każdy wygrać. Wtedy naprawdę słyszę, od razu pojawia się zagadka, chwilka i słyszę telefon. A przy tych zagadkach, no nie dziwne, że czekam już tyle czasu i jeszcze ciągle nikt nie podał odpowiedzi, nawet nie próbował. To aż tak dobrze. Proszę Państwa, słyszę coś, co też nie mogę uwierzyć. Mamy 3 chwile jeszcze. Ja chyba za dużo mówiłam o tych pieniądzach, bo zobaczcie, co się dzieje. Chyba wziął sobie do serca moje gadanie o tym, że mógłby zaproponować 60 tysięcy, a i tak nikt nie rozwiąże. I zaproponował 10 tysięcy złotych. No muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo taka nagroda, szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatnio takie pieniądze Państwu proponowałam, także proszę korzystać, bo to się na pewno nie zdarza często. No rzeczywiście zagadka jest no chyba warta tych pieniędzy, naprawdę. Dzisiaj płacimy za taką no wyjątkową wiedzę, bo to trzeba mieć rzeczywiście jakąś taką konkretną wiedzę w konkretnej dziedzinie i nie każdy będzie miał. Czy ktoś spróbuje w ogóle? Proszę Państwa, proszę zobaczyć na tę nagrodę, bo muszę Was uprzedzić, że jak przejdziemy do tych zagadek właśnie łatwiejszych, które tak naprawdę na dzisiaj zaplanowaliśmy, to nie będzie takich nagrod. Już ja nie wiem w ogóle, kiedy się pojawi znowu propozycja takiej nagrody, bo 10 tysięcy złotych z rzadka się zdarza. Wczoraj chyba 5 tysięcy, jak 6 zaproponowałam, to Piotrek mało mi głowy nie urwał. A tymczasem dzisiaj Marcinek, widzę, szaleje i tak bardzo mu zależy na tym, żeby ktoś udowodnił, że to nie tylko jego hobby i że jeszcze ktoś te nazwiska będzie kojarzył, że po prostu tutaj się rozszalał z nagrodą. Może być nawet 10 tysięcy złotych. Proszę Państwa, będzie pięknie. To, gdyby ktoś to wygrał, naprawdę no wakacje z głowy chyba, to znaczy w sensie, że załatwione. Ja teraz też się przymierzam do jakichś tam kolejnych planów wakacyjnych, to powiem szczerze, straszne ceny, naprawdę straszne. Ja nie wiem, jakim cudem wszystko tyle kosztuje, ale ciężko wyjechać z rodziną na wakacje. Także tu by była sprawa z głowy chyba. 10 tysięcy złotych nawet ktoś może wygrać. Proszę Państwa, w środę 21 maja kończy nam się maj. Za 10 dni kończy się maj. Czerwiec to już jest miesiąc wakacji, także przydadzą się Państwu te pieniądze. Naprawdę, jeśli masz jeszcze chwilkę i możesz zostać przed telewizorem, nie spieszy Ci się tak bardzo,
to proponuję spróbować się przymierzyć do tej zagadki, bo pomimo tego, że jestem cała przeciwko niej, no to nie ukrywam, że już przy tych pieniądzach, przy takiej propozycji troszkę mięknę i rzeczywiście no myślę, że warto się przymierzyć. Proszę Państwa, a nuż się uda. Może zawołać resztę domowników przed telewizor, może zadzwonić do kogoś znajomego, kto wie, że jakoś tam muzyką się interesuje. Ja też mam takich dwóch kolegów, co nie wiem, spotykają się, włączają sobie jakieś tam piosenki, co który w tym tygodniu wynalazł, czytają tam gazety o tej muzyce, o tych wykonawcach, także rzeczywiście na pewno każdy z Was zna kogoś takiego, kto jakoś tam bardziej się tą muzyką interesuje. Została jedna chwila, szczerze mówiąc nie wiem, czy to wystarczy na telefon do przyjaciela, ale uwaga, bo być może jest w ogóle przed telewizorem ktoś, kto właśnie tak się troszeczkę bardziej tym tematem interesuje, to proszę po prostu wziąć telefon i czekam na rozwiązanie, dobrze? Tylko proszę nie dzwonić, jeśli rozszyfrowałeś jedno imię i nazwisko, czy dwa, dobrze? Jest naprawdę bardzo duża ta propozycja nagrodowa, to jest aż nawet 10 tysięcy złotych, także tu już nie odpuszczamy. Trzy imiona, nazwiska, jest ostatnia chwila, także taka chwila prawdy, zaraz się przekonamy, czy komuś się udało. Komórka, stacjonarny, próbować przy takich zagadkach, takich właśnie hobbystycznych, to jeśli jest jedna czy dwie osoby, które mają rozwiązanie, to jest góra. Dlatego tym bardziej Państwa namawiam, żeby nawet jeśli raz wykręciłeś mój numer telefonu, spróbuj raz jeszcze, bo trzeba trafić na otwartą linię. Czyli jak zadzwoniłeś, nie trafiłeś, odłożyłeś słuchawkę i telefon i już nawet nie spróbowałeś, to znaczy, że mogę tak czekać i nic się nie wydarzy. Czyli warto spróbować ten drugi czy trzeci raz. Podyktuję, dobrze? Podyktuję, mamy ostatnią chwilę i jest to też ostatnia szansa w dzisiejszym programie, ostatnia zagadka, przy której pojawi się taka nagroda, a nawet powiem szczerze, że chyba ostatnia na najbliższy, dłuższy czas, bo takich nagród raczej nie proponujemy Państwu, to Marcinek się rozszalał, bo po prostu zależy mu na tym, żeby udowodnić, że jednak ktoś jego zagadkę rozwiąże. No, jeszcze jedna chwila, czyli tak, ktoś rozszyfrował te trzy imiona, nazwiska? Piosenkarze, lata 70., 80., no to ja wiem, że to Państwa nie zachęca, a nawet jeden z nich lata 60., także różne epoki, różne style pewno, no rzeczywiście trzeba się interesować muzyką, żeby to wszystko odgadnąć, ale proszę Państwa, kto? Czy komuś się udało? Bo mamy ostatnią chwilę, no to nie są piosenkarze z ostatnich lat, prawda? To nie są lata teraz, te teraźniejsze, tylko no kawał czasu temu. 40, 50 lat temu. Boże święty. Kto to pamięta z tamtych czasów muzykę, a już tym bardziej piosenkarzy, bo pewno piosenkę jedną, drugą jakbyście usłyszeli, to pewno byśmy kojarzyli, no bo jednak to jakieś tam wesela, prywatki, płyty rodziców i tak dalej, ale kto kojarzy wykonawcę, kto kojarzy imię i nazwisko piosenkarza, no. Nawet jakiś tam pewno fragment piosenki to może byśmy kojarzyli, bo to rzeczywiście, no gdzieś tam pewno słyszeliśmy nieraz jakieś tam utwory, co pewno oni śpiewają, ale imię i nazwisko piosenkarza z lat 60., 70., 80., proszę Państwa. No. Dobra, ostatnia chwila, miałam podyktować numer, zobaczymy, przekonamy się za chwileczkę. Jest szansa na 10 tysięcy złotych, bardzo dużo pieniędzy, także mam nadzieję, że ktoś spróbuje, bo byłoby super. To już bym się nie martwiła, że wczoraj ktoś nie wygrał, to już... No, to uwaga, dyktuję numer, dobrze? Mam nadzieję, że za chwileczkę kogoś z Was usłyszę w studio. 704-304-304.
To jest ta ostatnia chwila. Uwaga, to jest dobry moment, żeby złapać telefon i spróbować do nas trafić. Czy komuś się uda? Czy ktoś w ogóle spróbował? Czy ktoś dał radę to rozwiązać? Nie pokazuj jeszcze zera. Nie, nie, nie. A już na pewno nie pokazuj jeszcze rozwiązania, bo jest jeden, państwo często właśnie szukają telefonu albo zastanawiają się jeszcze może nad ostatnim imieniem czy nazwiskiem. Jeszcze czekamy chwileczkę, Marcinku. Zwłaszcza, żeś zaproponował tyle pieniędzy, co ja nie widziałam, nie wiem, chyba od 2 miesięcy w tym programie. Także poczekajmy. Niech ktoś spróbuje wygrać tyle. A naprawdę... Zawsze jest szansa, że jedna osoba gdzieś tam jest, która daje radę. Czy znajdziemy taką jedną osobę? Czy zgłosiłeś się? Czy wziąłeś telefon? Czy spróbowałeś do nas zadzwonić z rozwiązaniem? Spróbuj wygrać te 10 tysięcy złotych. Czy rozpoznajesz te 3 nazwiska? Proszę państwa. Polujemy na jedną, może 2 osoby, które są w stanie to rozwiązać. Tu nie będzie tłumów na otwartej linii, bo to jest zagadka hobbystyczna, po prostu dla osób, które się tym po prostu bardziej interesują, bo naprawdę nie uważam, że każdy musi znać imiona i nazwiska piosenkarzy. Że już nie wspomnę lata 60., 70., 80. I w chwili obecnej nie grają, nie koncertują. Niektórych nie ma już. Marcinku. Znaczy ja rozpoznaję jedno imię i nazwisko. Bo rzeczywiście jedną piosenkę tego piosenkarza bardzo, bardzo lubię. Ja i moja siostra. Ostatniego, ale nie tę piosenkę. Zero, proszę państwa. Dobrze, bo może ktoś skompletował wszystkie imiona i nazwiska, to zapraszam do studia, dobrze? Posłuchajmy. Marcinku, nie pokazuj rozwiązania. Nie pokazuj rozwiązania. Poczekajmy, może się teraz ktoś zgłosi. Zero, tak, proszę państwa, to jest ostatni moment, żeby wziąć telefon do ręki i spróbować do nas zadzwonić. Uwaga! 704-304-304. Kogo usłyszę? No. Może jednak? Może jednak ktoś spróbuje powalczyć o 10 tysięcy? A nie mówiłam, że się nie uda? A nie mówiłam, Marcinku? No i masz. Ajajajajaj. Wiesz co? Poczekaj, bo teraz, tak jak żeś zaproponował do 10 tysięcy złotych, to teraz to ja bym chciała, żeby ktoś o te pieniądze zagrał. Wiesz? Także wiesz, że mam czas do 12. Do 12 mam czas na zmianę zagadki, więc robimy tak. Daj jeszcze literę, bo ja myślę, że wiele ludzi ma problem z tym rychyty. Rychyty. Bo skoro ostatnie ja nawet odgadłam, powiedzmy, że jeszcze jedno ktoś tam daje radę, ale to rychyty kompletnie mi się z niczym nie kojarzy. Daj tam pierwszą literę, co? No ostatni moment, no...
Może to coś pomoże. Ta pierwsza litera, zwłaszcza wiesz, w nazwisku, bo skoro ostatnio nawet nie musisz dawać tej pierwszej litery w nazwisku, bo mówię, że nawet ja skojarzyłam to imię i nazwisko, bo lubię bardzo jedną czy drugą piosenkę tego autora, ale rychy te było straszne. Mamy. Dał pierwszą literę w tym nazwisku drugim. Zobaczcie Państwo, dał pierwszą literę, to jest G. G, uwaga. Ojej, mamy bardzo mało czasu. Bardzo proszę spojrzeć na... Bardzo proszę spojrzeć na ekrany. Proszę Państwa, jesteście tam jeszcze, czy wszyscy już nas podłamani opuścili? Proszę zobaczyć, bo coś tam jeszcze się wyświetliło. Kochani, no też nie możecie mieć pretensji jakoś do nas, bo z drugiej strony proponujemy naprawdę tyle pieniędzy, że... No... To nie da rady takich wielkich nagród proponować za łatwe zagadki, także może ta literka teraz coś wyjaśni, może rzeczywiście nie byłeś w stanie rozwiązać tylko tego drugiego nazwiska, może to G pomoże. Do 12 czekamy. Do 12 muszę zmienić zagadkę. Proszę Państwa, taki mamy tutaj reżim, że do 12 właśnie muszę zamienić zagadkę. Także mam nadzieję, że znajdę... Oj, to już nie mamy dużo czasu. Kochani, zostało nam tam 3,5 minuty. Także naprawdę niewiele. Trzeba się uwinąć. Jeszcze trzeba wykręcić ten numer. Czy udało się komuś rozszyfrować? Bo wyświetlił jeszcze tę jedną literę, tę drugą literę, pierwszą literę drugiego nazwiska. Czy widzicie to Państwo? Czy to coś komuś się w tym momencie może łatwiej skojarzy? Ach, wyciągnął mi z sejfu niezłą pajdę. Proszę zobaczyć. Ho! Muszę powiedzieć, że nie widziałam jeszcze takich pieniędzy w gotówce na raz, naprawdę. Marcinek teraz chyba próbuje nadrabiać straty, że taką zagadkę nam zarzucił. No ale teraz, proszę Państwa, co teraz mi żal oczywiście się z tą zagadką żegnać, jak dostałam taką tutaj gotóweczkę do ręki. Mam nadzieję, że te pieniądze nie będą musiały trafić z powrotem do sejfu. Kto spróbuje to wygrać? Proszę Państwa, kto spróbuje wygrać nawet 10 tysięcy złotych? Takie nagrody bardzo rzadko pojawiają się w naszym programie. Nie pamiętam kiedy ostatnio, naprawdę nie wiem, z miesiąc temu może taka kwota się pojawiła, ale też nie gwarantuję, że prędko znów się pojawi. Tylko dlatego, że ja byłam zła na Marcinka, że zarzucił nam taką prywatę, czyli swoją taką zagadkę, bo on się interesuje muzyką. Tymczasem no, mało kto z nas ma szansę znać tak naprawdę te imiona i nazwiska tych piosenkarzy. Jeszcze jak się dowiedziałam, że to są lata 60., 70., 80., to naprawdę się podłamałam. Natomiast, no dobra, muszę tu Wam pokazywać od czasu do czasu, co tutaj, o co się gra toczy. O co się gra toczy. To jest nawet 10 tysięcy złotych. Mamy minutę do 12. Ja do 12 muszę rozwiązać tę zagadkę, proszę Państwa. A jeśli zaczniemy z tymi nowymi, z tymi ułóż słowo z liter, to już będą proste zagadki. Proszę Państwa, nie pojawi się już taka nagroda. To nie będę mogła tego więcej zaproponować, bo to już będą naprawdę łatwe zagadki. Ta jest naprawdę bardzo trudna, bo nie dość, że trzeba uzupełniać litery, to jeszcze jest to bardzo ciasny, taki wąski temat. Nie, naprawdę no, nie da się tego przez przypadek wiedzieć. Gdyby to byli piłkarze, to każdy by wiedział. Gdyby to byli, no nie wiem, jacyś najsłynniejsi sportowcy, nawet aktorzy, prędzej chyba, prędzej, bo przynajmniej pod koniec filmu lecą te nazwiska, imiona, czyli jest szansa poznać, ale piosenkarzy naprawdę w dzisiejszych czasach jakoś w ogóle nie wiem, jak poznać te imiona i nazwiska, jak ktoś naprawdę się nie wgryzie w temat. Mamy ostatnie sekundy, uwaga, bo ja nie za bardzo widzę ten zegar. Mamy 15 sekund, proszę Państwa, do 12. Do 12 mnie tu gadu, a tutaj kończy nam się
czas, szansa na 10 tysięcy mija i będę musiała zaraz z tych 10 tysięcy zostawić sobie o 5 dyszek w ręku albo stówkę co najwyżej. Kto spróbuje wygrać 10 tysięcy? Uwaga, 12. Jeszcze nie pokazujemy rozwiązania, proszę. Mhm. Jest 12. Proszę bardzo. Telefony do ręki. Kręcimy, kręcimy. Kto wie, ten dzwoni. 704-304-304. Uwaga, kto spróbuje? Czy jest chociaż jedna osoba, która rozpoznaje te trzy osoby? Kto? Wykręcił ktoś mój numer? Szybciutko, proszę Państwa, bo czas goni. Musimy zaczynać zagadki dla wszystkich. Naprawdę to już nie może tak być. Jedna osoba wystarczy, tylko trzeba wykręcić numer. 704-304-304. Zapraszam. Ajajajajaj. Moment, jeszcze moment. Czekamy, czekamy. Kto poda imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko? Trzy osoby, trzy postaci. Kto rozszyfrował? Kto wpadł na to? Jeszcze czekamy. Jak jest jedna czy dwie osoby, które znają odpowiedź, proszę Państwa, to jeśli nie spróbujecie wykręcić naszego numeru telefonu, albo nawet no ten, nie wiem, drugi raz, jeśli ktoś nie trafił przy pierwszej próbie do studia, to nie wyjdzie. Nie wiemy, czy ktoś jest to w stanie rozwiązać, czy nie, czy warto czekać z tymi pieniędzmi, czy nie. Czy jest w ogóle szansa, że ktoś tutaj trafi? Czy ktoś w ogóle próbuje wykręcić mój numer telefonu? Czy czekać z tą zagadką i z tymi pieniędzmi, czy zmieniać teraz na coś łatwego za 5 dyszek? Te zagadki na początku, co były? To były łatwe, właśnie po 50 zł, tak naprawdę, no w sumie bardzo szybko Państwo rozwiązywaliście, ale co? Były wszystkie litery i aktorki. Mówię, aktorzy, to by było łatwiej, bo nawet choćby na końcu filmu wyświetla się, kto brał udział, a piosenkarze to... A jeszcze piosenkarze, których już nie puszczają, nie wiem, w telewizji, nie ma żadnych teledysków, o jakichś tam koncertów, no lata 60., 70., 80., to było pół wieku temu. Nie mogę w to uwierzyć. A ten mi tutaj, ale co z tego, że pół wieku temu, jak to jest najlepsza muzyka w dalszym ciągu, ale przepraszam cię, najlepsza muzyka, zdaje się, jest ten, My Słowianki i będzie zabawa i ona tańczy dla mnie, to jest najlepsza muzyka, co ja słyszałam w radio przez ostatni rok w kółko. Tego słuchają ludzie, a nie, Marcinku, nie, no nie, nie, nie tłumacz mi, że każdy powinien wiedzieć, naprawdę nie każdy powinien wiedzieć, naprawdę. To ciebie interesuje, nie wiem, coś teraz, Marcinku, nie, no, no jeszcze chwilkę, dobrze. Nawet 10 tysięcy złotych, proszę Państwa, trzeba uzupełnić litery i odczytać imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko. Jeśli komuś się udało, kochani, powtarzam, i to powtarzam też reżyserom,
Jezus Maria, zrobiło się 30 stopni. Uważasz, że ktoś siedzi w domu teraz? Nie wiem, może teraz na 12 czasem ludzie wracają do domu, żeby coś tam zjeść, czy odpocząć chwilkę, czy coś tam zostawić, zakupy i lecieć dalej. Może ktoś da radę. Może, proszę zobaczyć, miga nam tu 10 tysięcy złotych nawet możliwe do wygrania. Może, proszę spojrzeć, proszę odłożyć na razie, co tam państwo robicie, bo to naprawdę poczeka. To jest kwestia może chwili. Może jeden raz wystarczy wykręcić numer telefonu, trafisz do studia, podasz odpowiedź, być może wygrasz nawet 10 tysięcy. Może teraz, ale naprawdę, powtarzam, teraz jak jest tak ciepło, kiedy nie ma naprawdę ludzi przed telewizorem, jak mam znaleźć graczy, jak mam znaleźć zwycięzcę do zagadki, gdzie jest trzech piosenkarzy z lat 60., 70., 80., których już prawie nie ma gdzie usłyszeć, ale Marcinek się interesuje muzyką i on uważa, że każdy powinien wiedzieć, bo to jest muzyka prawdziwa, którą każdy powinien lubić. Marcinku! Jeszcze czekam, dyktuję numer. Uwaga, dyktuję numer. Jeśli jest ktoś, kto rozpoznaje te trzy postaci, zapraszam do studia. Z komórki, ze stacjonarnego, jeden numer, uwaga, dyktuję. 704-304-304. Nie słyszę telefonu. Spróbowałeś, rozwiązałeś zagadkę, spróbowałeś zadzwonić. Wiesz, że takie kwoty jak 10 tysięcy złotych się tutaj naprawdę rzadko pojawiają. Naprawdę, naprawdę, jeśli jest ktoś przed telewizorem i potrafi rozszyfrować te trzy nazwiska, to kiedy jak kiedy, ale dzisiaj naprawdę warto spróbować zagrać o tę główną nagrodę, bo nie dość, że nie będzie konkurencji, no to jeszcze naprawdę może być wspaniała wygrana. Czy ktoś rozpoznaje te trzy nazwiska? Jedna osoba wystarczy, tylko trzeba spróbować trafić do studia, czyli może nawet spróbować wykręcić nasz numer po raz kolejny. 704-304-304. Jedna osoba wystarczy. Marcinku, nie potrafią ludzie tego rozwiązać. Nie potrafią ludzie tego rozwiązać. Nie potrafią ludzie. No widzisz, co mogę jeszcze zrobić? A wiem, wiesz co zrobimy? Mam pomysł. Proszę państwa, poczekaj. Nie wyświetlamy do 15 po. Do 15 po, Marcinku, wierzę, do 15 po się muszę z tym ogarnąć. Dałeś tak trudną zagadkę, zanęciłeś takimi pieniędzmi i ja chcę, żeby ktoś spróbował o nie zagrać. Weź mi tutaj odrzuć jedno to. Dwa z tych trzech. Proszę państwa, trzy. W ogóle ja nie mogę tego zrozumieć. Najpierw było jedno, były te zagadki, imię, nazwisko, łóż litery i nagle bam, po prostu trzy uzupełni litery, trzy imiona, nazwiska, piosenkarze. Dwóch proszę podać, dobrze? Z tych trzech proszę podać dwóch. Dwóch piosenkarzy, dwa nazwiska. Jeśli któregoś nie rozszyfrowałeś, nie ma problemu. Możesz grać o 10 tysięcy złotych, podając dwa nazwiska. Proszę państwa, do 15 po muszę się z tym ogarnąć. Do 15 po, to jest naprawdę bardzo mało czasu. W każdej chwili możemy usłyszeć odpowiedź. W każdej chwili możemy usłyszeć odpowiedź i zagrać właśnie tę zagadkę za taką dla wszystkich po prostu, żeby jeszcze dzisiaj każdy mógł sobie coś zarobić. Wczoraj imiona. To ja mówiłam, takie zagadki, jak nie ma ludzi przed telewizorem, to gramy zagadki imię, zwierzątko, coś w kuchni, coś prostego, na litość boską, a nie nazwiska sprzed pół wieku
Piosenkarze, no nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Dobrze, już nie narzekam. Proszę Państwa, faktem jest, wystarczy jedna osoba, że wszystko dobrze się skończyło. Mamy jeszcze 2,5 minuty. Jak w tym czasie się ogarniecie, to zanim będzie 15, pozdążę nową zagadkę zarzucić i ze wszystkim jeszcze sobie się uporamy. Ale niech ktoś spróbuje zagrać o te 10 tysięcy złotych, skoro już się pojawiła ta kwota. Jest na tym naszym liczniku nagrodowym. Niech ktoś spróbuje to wygrać, bo tak rzadko taka kwota się pojawia w naszym programie, że aż za nie mówiłam w którymś momencie. Także dwa, uwaga, bo może nie wszyscy to widzą, tutaj ja zasłaniam troszkę. Dwa z tych nazwisk proszę podać. Dwa, dobrze? Nie trzy. Jeśli jednego nie rozwiązałeś, dalej masz szansę zagrać o 10 tysięcy złotych. Podaj dwóch piosenkarzy z tych trzech. Dwóch. Ja jednego rozpoznaję. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa jeszcze jedno nazwisko odgadł i w takim razie jesteśmy w domu. Teraz tylko proszę nawet nie czekać do końca tego czasu, tylko już mam nadzieję kogoś usłyszę, bo do 15 po mamy czas, żeby jeszcze zagrać następną zagadkę i się naprawdę ze całym planem jakoś wyrobić. Także proszę bardzo szybciutko. Dwóch, halo. Halo, jest tam ktoś? Może ktoś miał rozszyfrowanych dwóch, tylko zrezygnował, wyszedł gdzieś do kuchni zrobić sobie coś do jedzenia. Mam nadzieję, że nie wyszedłeś z domu. Jak miałeś dwóch, to możesz wygrać jeszcze 10 tysięcy złotych. Zapraszam. Mamy jeszcze minutę. Jeszcze minutę mogę czekać, potem musimy wyświetlać rozwiązanie. Po prostu do 15 pomuszę się ogarnąć ze wszystkim, też z tą kolejną zagadką, dlatego nie mam czasu, proszę Państwa, a teraz jest ta dodatkowa szansa. Kazałam zlikwidować jednego piosenkarza. Dwa nazwiska z tych trzech. Dwa proszę podać, to wystarczy, żeby spróbować zagrać o 10 tysięcy złotych. Tu jeszcze ciągle nie trafiło do sejfu z powrotem, jeszcze może powędrować do kogoś z Państwa. Kto się interesuje troszeczkę muzyką, kto coś tam, no troszkę te nazwiska kojarzy. Proszę Państwa, mamy tam jedną osobę czy drugą. 20 sekund zostało, to jeszcze jest czas, że zdążysz do nas przedzwonić. Nie zdążysz pewno już rozwiązać zagadki, jeśli dopiero włączyłeś telewizor, ale jeszcze jest czas, że zdążysz wykręcić numer, trafić do studia. Uwaga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga! Uwaga, zapraszam serdecznie. Ostatnia szansa. Podyktuję numer. Nie wyświetlamy rozwiązania. Uwaga, dla komórek, dla stacjonarnych 704-304-304. I? Tylko dwa nazwiska. Dwa nazwiska wystarczą, żeby zagrać o 10 tysięcy złotych. Proszę spróbować. Wykorzystajcie też to, że jest aż taka nagroda dzisiaj na tym naszym liczniku nagrodowym. Naprawdę to zdarza się. Wiem, że Jezu, już jest 15 po. Do 15, bo mamy jeszcze minutę. Mamy jeszcze minutę. Uwaga, proszę Państwa, to ja muszę w tej chwili usłyszeć telefon. Żebyśmy ze wszystkim zdążyli, muszę usłyszeć w tej chwili telefon. Kto jest gotowy z odpowiedzią? Kto jest gotowy, proszę nie czekać, bo to jest naprawdę ostatni moment. Muszę teraz usłyszeć telefon i odpowiedź. Dwa nazwiska, dwa z tych trzech. Dwa z tych trzech, żebym nie musiała tych 10 tysięcy odkładać do sejfu. Kto spróbuje wygrać? Wykorzystaj to, że dzisiaj jest naprawdę trudna zagadka i tutaj, jeśli będzie jedna czy dwie osoby, to... Uwaga!
O Jezu, zostały nam sekundy do tego 15, proszę Państwa, ja muszę do tego czasu to zakończyć. Muszę. Znajdzie się ktoś? Znajdzie się ktoś? 10. Śmiało, 9, 8, jeszcze zdążysz. 4, 3, 2, 1, uwaga, 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 uwaga. Jedna osoba wystarczy, nie pokazuj rozwiązania, nie pokazuj, proszę, jeszcze nie. Siedem zero cztery, trzy zero cztery, trzy zero cztery. Jeszcze dasz radę. Jesteśmy po czasie, ale jeszcze dasz radę. Dwa nazwiska, dwa z tych trzech, dwa. Dwa, nie trzeba trzech. Jeśli nie rozszyfrowałeś trzech, nie ma problemu. Daj mi trzy chwile na wykręcenie numeru, dobrze? Trzy, ja już liczę, już liczę. Szybciutko, dam radę. Trzy. Dwóch piosenkarzy. Ja jednego rozpoznałam w końcu. Jedno imię, nazwisko rozszyfrowałam. Da ktoś radę? Jeszcze jedno. Czyli dwa trzeba. Dwa. Uwaga. Słuchaj, chodź, daj mi kopertę. Muszę usłyszeć telefon. Muszę usłyszeć telefon. Niech ktoś spróbuje zagrać o to 10 tysięcy złotych. Proszę Państwa, tyle pieniędzy. Szkoda, żeby to znowu tam odkładać do sejfu. Ojej, 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 ojej. No to kończymy, Marcinku. Jeden. Kończymy program. Co mam zrobić? Kończymy program, proszę Państwa. No to co? No to nie będzie tej zagadki. No to jutro będzie na początku. Tylko pamiętaj, Marcinku, weź się, proszę, mam nadzieję, wyciągniesz wnioski na jutro. Nie robimy już takich rzeczy. Nie gramy w tym tygodniu, jak jest taka pogoda, takich zagadek. Dobrze? Błagam. No proszę Państwa. Często ten koniec programu bywa tak mobilizujący, że ktoś, kto może wcześniej te dwa nazwiska, bo dwa proszę, dwa, już nie trzy, dwa proszę z tych trzech. Ktoś, kto wcześniej rozpoznał, rozszyfrował, teraz zostawi coś tam, co robił do tej pory, nie wiem dlaczego, zamiast spróbować zagrać o 10 tysięcy, odłóż to wszystko i bierz telefon do ręki, bo skończy mi się program i nawet nikt nie spróbuje tego wygrać. Nawet nikt nie spróbuje. Proszę Państwa, ja muszę kończyć. To już nie jest moje widzimisię, czy to, że mi się nie podoba zagadka, tylko muszę kończyć program. Po prostu ściągnął nas z anteny. A naprawdę bym chciała, żeby ktoś sobie te pieniądze wygrał. Może się uda, proszę spróbować. No trudna zagadka, trudna. Hobbystyczna, specjalistyczna, piosenkarze. No bo ja mówię, naprawdę... Na litość boską, no aktorów, sportowców, co ludzie znają. To nie, piosenkarzy, jeszcze piosenkarzy z lat 60., 70., 80. Naprawdę, no równie dobrze mogli być sprzed wojny, jak dla mnie. No. Jest koniec programu, trudno, ktoś musi dać radę. Ktoś musi dać radę. To wystarczy jedna osoba, teraz pełna mobilizacja, proszę Państwa. Proszę o dwa nazwiska z tych trzech. Dwa razy imię, nazwisko. Dyktuję numer i czekam, bylebyś zdążył, zanim znikniemy z anteny, czy wyświetlimy rozwiązanie, bo to już będzie za późno. Dobra, dyktuję numer. Uwaga. 704-304-304. Czas start.
kończymy program. Kończymy program. Jeszcze ktoś zdąży. Jeszcze ktoś musi zdążyć. Jeśli jedna osoba chociaż gdzieś tam te dwa nazwiska rozszyfrowała, jeszcze zdąży trafić do studia, tylko trzeba wykręcić nasz numer. Nie wiem, kto z Państwa się interesuje muzyką. Jak ja przecież do Was nie zadzwonię, to Ty musisz do mnie trafić. Może jest ktoś, kto rozpoznaje, tylko po prostu nie wykręcił mojego numeru telefonu. Ja siedzę, macham pieniędzmi, kończę program, desperuję, krzyczę na Marcinka, a tymczasem może jest ktoś, kto może to rozwiązać. To dlaczego jeszcze Cię nie słyszałam tutaj na antenie? Spróbuj. Nie trafiłeś przy pierwszej próbie na otwartą linię? Spróbuj raz jeszcze. To jest ostatni moment. Kończymy program. Ktoś tu musi trafić. Czekamy. Jeszcze nie wyświetlaj. Uwaga, nawet 10 tysięcy złotych. Próbuje ktoś wygrać? Nie mamy czasu, proszę Państwa, to się musi wydarzyć teraz. Nikt? Dwóch? Trzy są, dwa proszę z tych trzech, dwa. Ja słyszę Państwa narzekanie, że trzeba włotać tych piersi. On ma nadzieję jeszcze, że kogoś usłyszymy. Ja też, bo nie chciałabym, żeby się zmarnowały te pieniądze. Naprawdę. Niech ktoś spróbuje to wygrać. Marcin, nie pokazuj rozwiązania. Pokaż mi, ile mam czasu. Tak maksimum. To jest mało czasu. To jest mało czasu. Proszę Państwa, może powinnam była się głośniej kłócić i kazać zmienić tę zagadkę, ale rzeczywiście no, zabił mnie tym, jak zaproponował tę nagrodę 10 tysięcy złotych, bo to naprawdę rzadko kiedy taką nagrodę proponujemy, więc natomiast dopiero potem powiedział mi, że to są piosenkarze z lat 60., 70. i 80. To tym mnie zabił, tym mnie w ogóle już dobił, naprawdę. Mamy jeszcze półtorej minuty, no. Często ten koniec programu bywa tak mobilizujący, że nagle się ktoś znajduje. Ktoś, kto może wcześniej wiedział, ale nie zadzwonił. Może teraz, mam nadzieję, weźmie telefon i wykręci numer. Trafi za 10 sekund, 5 sekund do studia i wszystko dobrze się skończy. Może nawet wielką wygraną, 10 tysięcy złotych. Warto spróbować. Warto spróbować, bo nie będzie konkurencji przy poszukiwaniu otwartej linii. Ludzie nie znają nazwisk piosenkarzy. Mało kogo to po prostu obchodzi, nawet znamy piosenkę, ale tych nazwisk nie kojarzy człowiek, bo 50 sekund, dwa nazwiska proszę z tych trzech, dwa. Czy komuś się dwa udało rozszyfrować? Proszę Państwa, jedna osoba wystarczy, żeby się wszystko dobrze skończyło. Mamy jeszcze pół minutki. No. Musi się znaleźć jedna osoba, no. 20 sekund, wystarczą dwa nazwiska. Wiem, że z
straszne, że trzeba było uzupełnić litery, że piosenkarze zamiast sportowcy, że w ogóle imiona, nazwiska, zamiast grać imię w kopercie albo coś w kuchni na K, co każdy może znaleźć. To nie. Trzy, kończymy program. Dwa, jeden, uwaga, proszę nie pokazywać jeszcze rozwiązania, nie pokazywać rozwiązania. Do ostatniej sekundy czekamy, może się ktoś znajdzie. 704-304-304. Uwaga! Mamy jakiegoś specjalistę? Jedna osoba wystarczy. Jeszcze jest szansa, proszę Państwa. Daj mi ostatni raz podyktować numer, Marcinku, dobrze? Proszę Cię, zanim pokażemy rozwiązanie. Jeszcze ciągle wierzę, nadzieja umiera ostatnia. Spróbujemy. Jest ktoś tam, kto dwa nazwiska potrafi z tych trzech rozpoznać? Ostatni raz dyktuję mój numer telefonu, mam nadzieję, że Cię usłyszę na antenie. Dobrze? To jest nawet 10 tysięcy złotych możliwe do wygrania. Warto spróbować. Dyktuję 704-304-304. No, no, no. Czekam, jeszcze czekam. Nie pokazujemy rozwiązania. No, no. Trzy, dwa, jeden. Start. Uwaga, kto? Jedna osoba wystarczy, tylko trzeba spróbować. Uda się? Marcinek krzyczy, uda się, uda się. Jeszcze to 10 tysięcy mam w ręku. Kto spróbuje? Po raz ostatni, proszę Państwa, tylko te osoby, które te dwa nazwiska rozpoznają. Dwa, nie trzy, ale na pewno nie jedno też. Dwa. Kręcimy. 704 z komórki, ze stacjonarnego, ten sam numer. 304-304. Uwaga. Kogo usłyszę? No, 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 10 tysięcy złotych. Halo? Dzień dobry. O, dzień dobry. Jakie nazwiska pan rozpoznał? Marek Grechuta i Seweryn Krajewski. Seweryn Krajewski, ja też Seweryna Krajewskiego rozpoznałam. Czesław Niemen jeszcze. Lecimy z pytankami. Uwaga, za ile dni będzie Dzień Matki? Jak na dzień, który dzisiaj jest? Pobudka. Za ile dni będzie Dzień Matki? Proste pytanie. Wiem, ale nawet nie wiem, który dzisiaj mamy, więc... Jak mogę nie wiedzieć, który mamy? Ja nie podpowiem, no. Nie. 21. Szybciutko. Liczymy. Pięć.
Kto jest marszałkiem Sejmu w Polsce? Ewa Kopacz. Który budynek jest najwyższy w Polsce? Boże, nie, co ja mówię. No nie wiesz, Eiffla, ale bardzo to widzi pan. No nie, no nie wiesz, który dzisiaj jest. Ja to rozumiem, szczerze mówiąc. Ja nawet nie wiem, który dzień czasami, czy piątek, czy sobota. Dziękuję pięknie, miłego dnia.